Hej, sraj taśma, koronawirus. Śniadanie, boli mnie dupa, czuję po kiszkach, że idzie kupa. Jeszcze wytrzymam te kilka godzin, do sklepu nowy towar przychodzi. Byłem już rano na półkach zero, ani ręczników, ani papieru. Nawet chusteczki, wszystkie gazety wraz z podpaskami tych dla kobiety. Patrzę na półki i tak wspominam, tu była Mola, a tam Regina. A mnie tak strasznie brzuch pobolewa, tu jeszcze wczoraj leżała Mewa. Jak mam do domu zrobić zakupy, kiedy papieru nie ma do dupy? Rolka Wetwetu leży na pralce, a potem tylko zostają palce. Kolejka długa, jak w PRL-u, jak w tamtych latach nie ma papieru. Ja stoję twardo, cieknie mi z czoła, a tu mi dupa o pomstę woła. Ludzie mnie cisną, ludzie mnie pchają, mówię im ciągle, niech uważają. Z tego wszystkiego nie wytrzymałem i nagle w sklepie ja sam zostałem. Jak mam do domu zrobić zakupy, kiedy papieru nie ma do dupy? Rąka Wetwetu leży na pralce, a potem tylko zostają palce. Jak mam do domu zrobić zakupy, kiedy papieru nie ma do dupy? Rolka Wetwetu leży na pralce, a potem tylko zostają palce. Dziś jestem panem w swojej łazience, papier do dupy trzymam już w ręce. Na pewno nigdy bym go nie dostał, gdybym się w sklepie wtedy nie postrał. Jak mam do domu zrobić zakupy, kiedy papieru nie mam do dupy? Rolka Wetwetu leży na pralce, a potem tylko zostają palce. Hey yo, Erudit.